w jakimś zaćmieniu. Albo nie chciała się dłużej leczyć. Nie możemy tego wykluczyć, choć efekty uboczne kuracji nie są zbyt dolegliwe. Lekkie bóle głowy, przypadki bezsenności. Wątpię, żeby to był dla pani Mistral wystarczający powód do podmiany pigułek. Nic nie rozumiem. Pani Eugenia dobrze się czuła po tych lekach. Dzięki tym samym teraz jest stabilna. Pan ją zna lepiej. Wie, czy mogła to zrobić. Jeśli nie ona, nie mam pojęcia, kto mógłby tak postąpić. Prosisz, żebym do niego wróciła? Jestem w szoku. Nigdy nie chciałeś, żeby ktoś się koło mnie kręcił. A teraz popychasz mnie do ślubu z Plutarkiem. To dobry człowiek. Najlepszy, jakiego mogłabyś znaleźć, będąc samotną matką. Nadal uważasz, że jestem mniej warta od samotnych kobiet bez dzieci. I sądzisz, że Plutarko robi mi przysługę, tak? Czemu tak mówisz? Ponieważ każda kobieta potrzebuje mężczyzny, żeby się nie zagubić. Samotna prędzej czy później się potknie. A im Lalito starszy, tym gorzej będziesz sobie dawała z nim radę. Dlatego mówię, poślub Plutarka, bo lepszego nie znajdziesz. Nie mogę uwierzyć, że nadal tak nie szanujesz kobiet. Jesteśmy dla ciebie przedmiotami, ozdobami, albo bandą idiotek, które niczego nie potrafią. Nie wyjeżdżaj mi z tym feminizmem. Nakładłaś matce do głowy głupot i taka się stała. Jaka? Gotowa się rozwieść? Zostawić piekło, jakie jej zgotowałeś przez 30 lat? Co ty o tym wiesz? Kim jesteś, żeby mnie osądzać? Jestem córką, która patrzyła, jak maltretujesz jej matkę. Widziała jej łzy, ilekroć ją znieważyłeś, lekceważyłeś, ignorowałeś. Patrzyłam, jak rozdzierasz na strzępy kobietę, która oddała ci najlepsze lata swojego życia. Oszalałaś. Nigdy nie skrzywdziłem mamy. Uważasz, że poronienie po pobiciu to nie była krzywda? Przestań. Nie lubisz, jak cię całuję? Uwielbiam. Lecz jeśli wejdzie tata, to zakaże nam się spotykać. Lepiej już chodźmy. Dobrze. Ale najpierw się przebierz. Jeszcze zdążysz. A co, źle wyglądam? Nie, tylko w spódniczce, jaką kiedyś włożyłaś, wyglądałaś bardziej kobieco, seksownie. Wiesz, o którą mi chodzi? Tak. Podoba ci się? Bardzo. W porządku, przebiorę się. Latami słyszałam twoje wrzaski o Belgii. Absurdalne, seksistowskie tyrady. Powstrzymywałam się, żeby ci nie odpowiedzieć, bo mama nauczyła mnie szacunku dla ciebie. Ale kiedy odkrywam, że poroniła, bo ją pobiłeś, straciłam cały szacunek. Już nigdy nie patrzyłam na ciebie tak jak dawniej. Elena, nie zamierzam o tym dyskutować. Tylko powiedzieć, że Plutarko, przestań. Nie posłucham cię. Jeśli masz zamiar naciskać na to małżeństwo, to lepiej nic nie mów. Nadal jestem twoim ojcem. Tak, ale nie masz moralnego prawa radzić mi, kogo mam pokochać lub z kim dzielić życie.
A jeśli chodzi o mamę, to proszę cię, wręcz błagam, zostaw ją w spokoju. Po rozstaniu z tobą odzyskała swoje życie. Więc jeśli nadal coś do niej czujesz, jeśli choć trochę ci na niej zależy, podpisz papiery rozwodowe. Powiem tylko jedno. Jeśli prosisz, żebym nie wtrącał się do twojego związku, to ja żądam tego samego. Nie mieszaj się do mojego małżeństwa. To nie to samo. Ja wtrącam się po to, żebyś jej ponownie nie skrzywdził. Mamie jest teraz znacznie lepiej. Już dość ją skrzywdziłeś. Czego jeszcze od niej chcesz? Mówię, żebyś się nie mieszała. Nie będziesz nadal robił z jej życia piekła. I będę się mieszać, ponieważ jeśli nie dasz jej spokoju, to przysięgam na Boga, że... Co tu się dzieje? O co chodzi? Nic takiego. Posprzeczałam się z tatą. Zauważyłam. Co ty tu robisz? Jeśli chcesz zobaczyć Lalita, to jest w parku z Lucią. Silvio? Chcę z tobą porozmawiać, ale ja nie chcę. Za kilka dni pojawi się u ciebie mój adwokat. Jeśli masz coś do omówienia, to tylko z nim. Ty wyglądasz super. Zawsze mnie pytaj, co masz włożyć, bo ja wiem najlepiej, czym jest ci dobrze. Jest trochę za krótka, ale jeśli tobie się podoba, to w porządku. Gdzie byłeś wczoraj, gdy poszłam z rodzicami do kina? Wczoraj? Oglądałam jakieś rzeczy z mamą, ale cały czas myślałem tylko o tobie. Naprawdę? Tak. Nigdy nie mówiłem, że ciebie kocham najbardziej na świecie? Uwielbiam, jak mówisz takie rzeczy. Dokąd chce pójść moja księżniczka? Na pieczone ziemniaki z mnóstwem sera, bo umieram z głodu. Potem możemy wypożyczyć jakiś film. A może same frytki, bo jak przytyjesz, mogę już cię tak nie kochać. Jestem gruba? Nie, jesteś doskonała. Zwłaszcza w tym, co włożyłaś. I właśnie dlatego musisz wciąż być taka śliczna. I tylko dla mnie, dobrze? Tak. Jak leci mały? Gdzie Mimi? Sprząta swój pokój. Pan musi być tym nowym lokatorem. To ja, Dagoberto Preciado, agent. Wiesz, że wyglądasz jak Laureano Brizuela? Nie. A gdzie jest Ewa? Nie ma jej. Rozmawiamy. Co wiesz o Ewie? Jest singielką, wdową i tyle. Jest szychą w odlotowej firmie. Tam też pracowała moja chrzestna. Jaka to firma? Grupo Imperio. No dobra, psuj sobie dalej uszy. Nie decyduj od razu, lecz rozważ sugestie lekarza. Zostań tu kilka dni. Nie ma mowy. Jutro rano chcę być w domu. Nie jesteś w stanie ocenić, co jest dla ciebie najlepsze.
Ostrzegam, nie zostanę tutaj. To moje ostatnie słowo. Mam pytanie. Brałaś leki, jakie przepisał ci lekarz? Mam tego dość. Ściśle według jego instrukcji. Jeśli nie wierzysz, zapytaj Czepiny. Codziennie mi je podawała. W to nie wątpię. Ale może nie brałaś właściwych pigułek. Może kazałaś nam tylko wierzyć, że je zażywasz. Uważasz, że jestem dziewczynką, która udaje, że robi jedno, a robi drugie? Lekarstwa mi pomagały. Po co miałabym przestawać je brać? Nie jestem głupia. A zresztą, cóż to za pytania? Skąd te podejrzenia? Nieważne. Zostanę tu na noc. Poproszę doktora, żeby cię rano wypisał. Zaraz wrócę. Lalito został z Lucią? Tak. Kiedy powiedziała, że jest tu twój tata, poprosiłam, żeby z nim została. Obawiałam się, że wdasz się w kłótnię. No i się nie pomyliłam. Kiedy usłyszałam, że mam wyjść za Plutarka, bo robi łaskę samotnej matce, wściekłam się. Ojciec nie powinien słuchać Plutarka. Nie powinnaś go oceniać. Nie ma prawa mi mówić, co mam robić. Nie po tym, jak cię potraktował. Nawet jeśli mnie skrzywdził i ciągle przysparza problemów, Eduardo jest twoim ojcem i może powiedzieć, co uważa za najlepsze dla ciebie i Lalita. Nie możesz się z nim zgadzać. Tego nie mówię. Jestem całkowicie przeciwna jego poglądom i metodom. Ale nie możesz go pozbawiać prawa do niepokojenia się o ciebie i twojego syna. Nawet jeśli był bardzo szorstki, to opiekował się tobą od dnia narodzin. Podobnie Lalitem. Jasne, że robił to na swój sposób, ale chronił nas i niczego nam nie brakowało. Dlatego nie możesz być dla niego niegrzeczna. Nie myślałam o tym w ten sposób. Masz rację. Córeczko, nie zmienię decyzji w sprawie rozwodu. Ale mimo to nie chcę, żeby twój ojciec został sam, bez kogoś, kto się nim zajmie. Jesteś jego córką, a Lalito wnukiem. Oboje powinniście być blisko niego, bo jesteście jego rodziną. Krwią z krwi, wszystkim, co ma. I nie chcę, żebyś się od niego oddaliła. Przestań. Podobał ci się film, czy nie? Bardzo. Te dzieciaki robiły szalone rzeczy, żeby być razem. Ona była niesamowita. Poddała się namiętności, jaką czuła do swojego chłopaka. Może nam też się to przydarzy. Na filmie to było wspaniałe, ale w realu może być zupełnie inaczej. A ty? Robiłabyś takie szalone rzeczy z miłości? Bo ja tak, a nawet więcej. Przestań. Ktoś nas zobaczy. To tylko pocałunek, nic więcej. Jeszcze jeden. Dość. Daniel, ya. Inifel María. Co robisz, skarbie? Nic. Idę spać. Nie, zaczekaj. Chcę z tobą porozmawiać. Siadaj.
Mówię ci, ciszej. Dago może usłyszeć. Żałuję, że otworzyłam buzię. Mów normalnie. Pozwoliłam mu to zostać. Zrobiłaś to, bo masz dobre serce i świetnie wyglądasz. Zamknij się, głupolu. Facet miło się zachował. Pomógł szukać mojej mamy. Owszem, ale jeśli się nie wyprowadzi w ciągu tygodnia, wyrzucę go razem z rzeczami. Najważniejsze, żebyś była szczera. Jeśli nic do niego nie czujesz, powiedz mu. Mówi Juan Carlos czy Ewa? Jasne, że ja. Czujesz coś do niego? Nic. Widzisz? Choć czasami wracają wspomnienia i cała wibruje. Rozumiesz? Samotność bywa trudna. Zróbmy coś. Co? Wspólnie przerwijmy celibat. Zamknij się. Teraz drżę na wspomnienie wspólnych chwil z... Adrianem. Tak, moim grubaskiem. Nie smuć się. Pamiętaj, że życie jest piękne. Kwiaty spadają z nieba. Jeśli nie teraz, to już wkrótce. Zrobiłam coś złego? Nie. Chodzi o to, że... Że brakuje mi naszych rozmów. Chcę zapytać, czy nadal jesteś moją księżniczką? Pamiętasz, jak byłeś moim księciem? Miałaś wtedy chyba 4 latka i nazywałaś mnie księciem. Bo gubiłaś zęby, a ja czułem się królem świata. Ale dorastasz. I chcę poznać twoje uczucia. Posłuchać, co tam w szkole. Posłuchać o wszystkim, co się dla ciebie liczy. Jest dobrze, odkąd przestaliście się kłócić z mamą. Dzięki Daniemu masz pracę i jesteś szczęśliwy, więc ja także. Tak. Wiele mu zawdzięczam. Lubię go. A skoro jesteś z nim szczęśliwa, mam nadzieję, że poprowadzi cię do ołtarza. Mamy jeszcze dużo czasu. Kocham go, ale nie planuję małżeństwa. Martwię się o ciebie. Nigdy nie popadałaś w depresję. Nie można przejść przez życie cały czas się śmiejąc. Nie lubię cierpieć, ale chyba przyszła na mnie pora. Chciałbym pogadać z Adrianem jako Ewa i powiedzieć mu, że tę upojną noc spędził z tobą. To by była wielka głupota. Nadal nie mamy dowodu twojej niewinności. Mój grubasek pewnie rzuciłby grupę Imperio i uciekł do Timbuktu. I nic byśmy nie zdziałali. Gdyby się dowiedział, że to ja go przytulałam, mógłby zacząć podejrzewać Ewę. A mnie nawet zabić. Masz rację. Ale chcę znów widzieć twój uśmiech. No, uśmiechnij się. Dziadkowie poznali się, gdy byli w twoim wieku. Mój święty ojciec, Don Fernando, był pierwszym mężczyzną w życiu mojej świętej matki, Doni Marii. Dlatego wierzę, że prawdziwa miłość... Znam twoje poglądy z ubiegłego wieku. Co chcesz wiedzieć? Czy Daniel i ja... Cicho! Nic nie mów. Już dobrze. Wierzę Danielowi. A mnie wierzysz? Aj, Micha. W porządku. Dzięki, że ze mną tak rozmawiasz. Ja też tęsknię za swoim księciem. Przestańmy, bo się rozpłaczę. A płaczący tatuś jest brzydki. Do łóżka, jutro wcześnie wstajesz. Dobranoc, książę. Kocham cię. A ja ciebie, księżniczko. Słodkich snów. Wzajemnie.
así bailan las ñoras en las bodas. ¿Qué hijo? Co z tobą, smutasie? Więcej humoru. Przypominasz mi mojego kumpla Florencja. Co z tobą? Raduj się. O tak. Dagoberto jest nadal w swoim pokoju. Czemu jesteś dziś taki szczęśliwy? Ponieważ Elena zerwała z Sempem.